Witajcie kochani, zapraszam Was na paprykowy przegląd. Jak rosną papryczki? Dzisiaj, teraz jest druga połowa lipca, 22 lipca. Papryki są dla nas bardzo ważnym warzywem i mamy zaplanowany określony zbiór. No i teraz chcemy Wam pokazać, jak te papryki rosną. Tutaj mamy chyba najbardziej taką plenną papryczkę, bo z tego zaledwie jednego krzaczka, to jest papryczka jalapeno, zrobiłam już dwa słoiczki tej papryczki w zalewie takiej słodko-octowej. No i teraz tu jeszcze mamy pięć kolejnych papryczek, które połączę z innymi i zrobię kolejny słoik. One takie tutaj rosną, mają takie ciemne przebarwienia, ale cała papryka jest zdrowa, ładne ma listki, więc myślę, że może coś tutaj z pomidorem, tym czarnym, weszło jakieś może zapylenie krzyżowe, bo sama papryczka jest bardzo smaczna. Zapowiadają się też tutaj co róż, kolejne kwiatki. Z tej papryki jestem, z tego konkretnego egzemplarza, bardzo zadowolona. Przejdziemy teraz dalej do miejsca, gdzie mamy papryczki, które były poddane kwarantannie. Tu mamy sekcję papryk kolorowych, znaczy przepraszam, nie kolorowych, tylko pomidorowych. To są papryki z nasion kolekcjonerskich, które to dostałam od Marty z Podlasia na wymianie nasion. Papryczki, one będą ostatecznie, ich owoce czerwone, tutaj można zajrzeć, akurat z tyłu, zobacz, już robi się jedna czerwona papryka. I to są papryki pomidorowe, tak przynajmniej Marta je nazwała, ale też te papryki, czy podobne papryki, mogą nazywać się czereśniowymi. Choć tak jak starałam się znaleźć informacje na temat tych odmian, no to podobno są to dwie różne odmiany, papryka pomidorowa i papryka czereśniowa. To jest bardzo ważna dla nas roślina, ponieważ właśnie tutaj Krzyś bardzo lubi codziennie do śniadania jeść kawałki tej ostrej, bo ona jest bardzo ostra, papryka, chociaż tej jeszcze nie próbowałeś chyba. Nie. Tak. Te rośliny były bardzo słabymi roślinami, jednak rozsada w oranżerii była dosyć trudną rozsadą do prowadzenia ze względu na bardzo wysoką temperaturę i trochę fałszywe informacje, które otrzymały te rośliny. I one takie były bardzo, bardzo wydłużone i długo nie miały w ogóle tej masy zielonej. W zasadzie dopiero teraz zaczęły papryki tworzyć masę zieloną, więc mam nadzieję tutaj na udany zbiór, bo długo, długo stały. Papryki zresztą stały w danym momencie rozwoju. Papryki mają zresztą taką cechę, że kiedy się je przesadzi, to one nawet potrafią 3 tygodnie być jak zaklęte, w ogóle się nie ruszyć, a potem zaczynają dopiero rosnąć i tu widzę, że one ładnie teraz dopiero zaczynają budować swoją tę masę, masę zieloną. Więc myślę, kochanie, że będziesz mógł zjeść wiele, wiele słoików papryki pomidorowej, którą tak lubisz, właśnie z tych roślin. Bardzo się cieszę. No właśnie, czyli to jest sekcja pomidorowa. Rosną, są kwiatki, wszystko bardzo ładnie wygląda. Papryki są też systematycznie nawożone, oczywiście gnojówkami. I tutaj właśnie miałam taki kłopot troszeczkę, dlatego że z jednej strony nie było tych liści, tyle tych gałązek, więc papryka potrzebowała azotu, a z drugiej strony były już owoce, czyli potrzebowała też tego nawozu potasowego. No ale mieszając jeden z drugim, udało się doprowadzić do tego, że papryki ładnie zaczęły rosnąć. To są te egzemplarze, które są w donicach. Teraz idziemy do gruntu. Tu jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli są to rośliny właśnie, które rosną w donicach, to one wymagają nieustającego kontrolowania wilgotności w donicy.
Zobaczcie, też są porośnięte. Nie kosimy tej trawy tutaj, dlatego że ona zapewnia też takie ochłodzenie tym donicom i nie nagrzewają się one, kiedy jest upał, oraz więcej też trzymają wilgoć. Widać też, że ściółka już została rozłożona, wymaga każda z tych roślin do ściółkowania, no i trzeba wkładać tam, ja zwykle tutaj właśnie wkładam dosyć głęboko palce przy brzegu donicy, delikatnie, żeby sprawdzić, czy tam jest wilgoć, żeby tej papryki nie przelać, bo papryka akurat lubi wilgotną glebę, ale niezbyt wilgotną, więc trzeba tam głębiej to sprawdzać. Idziemy teraz do gruntu. Tutaj, kochani, jesteśmy przy grządce, gdzie są różne odmiany papryk, to znaczy słodkie i ostre. Tu konkretnie mamy tę naszą ulubioną paprykę czekoladową. To ona ma właśnie takie podłużne, jakby pomarszczone, nie takie równomierne strąki, takie pozapadane w różnych miejscach. To jest normalne. Ona z czasem zrobi się brązowa. I ta papryka, w ogóle ta grządka, też no, trochę spędzała mi sens powiek, ponieważ ta gleba jest tak piaszczysta, tutaj po deszczach, zaraz za moment jest już ta gleba sucha, więc tutaj stosowałam troszeczkę inne nawożenie, częste podlewanie, w zasadzie codzienne podlewanie, dopóki papryka nie złapała tego i nie zaczęła rosnąć, plus obsypywanie mączką bazaltową. Uważam, że ta mączka bazaltowa bardzo dobrze pomogła papryce, bo ona w końcu zaczęła rosnąć i nagle zaczęły pojawiać się i owoce, i kolejne gałązki, i kolejne kwiaty. Natomiast przez długi czas papryka wyglądała tak jak ta pierwsza, czyli właśnie bardzo mała mikroroślina, na której już zaczęły zawiązywać się owoce. Ta papryka czekoladowa, bardzo słodka, ona się nazywa Sweet Palermo, słodkie Palermo, jest oddzielona właśnie tymi drobnymi, pięknymi aksamitkami od kolejnej słodkiej odmiany. To jest z kolei Robertina. Tutaj mamy taki piękny, wielki rącznik Robertina. Też zapowiada się całkiem dobrze. Widzicie, podlane. Co prawda jest bardzo gorąco, tak? Ale ta gleba jest niezwykle sucha, przepuszcza po prostu wodę, więc trzeba częściej podlewać. Natomiast te widać, że już są strąki papryk, które na razie jeszcze są małe, one będą rosły i w końcu przemienią się w piękne, czerwone papryki. W tej glebie jest mało azotu, dlatego też rośliny rosną, ale nie są aż tak mocno wybarwione na zielono, jak na przykład było to w zeszłym roku. One są też drobne. W zeszłym roku to po prostu były bardzo duże krzaki, na których było mnóstwo owoców. No tu wydaje się, że ten plon będzie mniejszy, aczkolwiek i tak jesteśmy zadowoleni. Tutaj też jest Robertina, tylko sadzona troszeczkę później. W związku z tym też jest, jest ona zdecydowanie mniejsza. Je gdzieś różni 3 tygodnie, jeżeli chodzi o wysiew. I to jest widoczne tutaj w tych owocach. Idziemy dalej. Mamy jakie tam kwiaty. Lwie paszcze i rącznik. I tutaj mamy kolejne papryki i to jest odmiana, aha, to są papryczki jalapeno. Zaczynają już rosnąć. Tutaj są zieloniutkie, nie mają tych czarnych przebarwień, ale one jeszcze są w takim stanie, no powiedziałabym, że to jest młodzież, że tutaj trzeba jeszcze trzymać rękę na pulsie i nawozić. Nie są to zbyt duże, powinny być większe. Tu jest papryka, która ma, zobaczcie, takie piękne strączki.
Niestety deszcz zmył. Co to jest za odmiana, ale pamiętam, że to jest jakaś odmiana półsłodka, półostra. Półostra, tak się nazywa. Trzeba będzie spróbować rzeczywiście, co to jest za papryka. I tu mamy naszą ulubioną Siberian House Chili. Ale tu się coś bardzo dziwnego dzieje z tą papryką, dlatego że z tych samych nasion, zobaczcie, ta przebarwia się na czarno, a tu zupełnie inaczej rośnie, ponieważ nie mam tu dostępu. Widać tam? Widać. Żółto-fioletowa. Nie mam pojęcia, skąd, dlaczego taka jest różnica. Przecież to są te same papryki. No i tam jeszcze jest też jakaś odmiana papryczki chili, też taka ostrawa. Tak więc mówi się, że na przykład dany rok jest rokiem czegoś. Na przykład, że ten rok jest rokiem pomidorów i rokiem ogórków. Że właśnie w tym sezonie, w tym roku te rośliny pięknie rosną. Dla nas zeszły rok między innymi właśnie był też rokiem papryki, bo papryki mieliśmy bardzo, bardzo dużo. Tutaj ze względu na to, że nie było czasu, by przygotować odpowiednio to podłoże, no to myślę, że ten zbiór papryki będzie troszeczkę słabszy, aniżeli w zeszłym roku. Trzeba pracować nad tą glebą, nieustająco paprykę nawozić, więc lejemy tutaj wodę z gnojówkami roślinnymi, mając nadzieję, że te korzenie papryki coś skorzystają z tej wody wzbogaconej gnojówką, zanim to przeleci o wiele głębiej. A może też papryki, bo przecież rośliny są mądre, wykształciły już takie bardzo długie korzenie i mimo tego, że wierzchnia, dosyć gruba warstwa gleby jest sucha, to one i tak potrafią dotrzeć do składników odżywczych głębiej. Rośliny są mądre, więc mamy nadzieję, że jednak zrobię sporo słoików papryki. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. World is happy in this way. Come and stay, join my way, ciesz się ze mną, baw i śmiej. Make okej, okay, walk this way, miej swą korzyść z pracy. To, co widzę, to, co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie, jesteś okej, okay, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej. Okay.